Dziękuję. Pan poseł Piotr Szelika z Solidarnej Polski. Nie widzę. Pytań nie ma. Czy pani poseł Kochan chciałaby zabrać głos? W takim razie zamykam dyskusję. Informuję, że do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 6 grudnia bieżącego roku.